By stanąć do wyścigu, brukselskie mandaty nie wystarczą dobre chęci i gotowość startu. Trzeba jeszcze się trochę napracować. Zbieranie podpisów to sprawa żmudna, skomplikowana i często kłopotliwa, bo wymaga stanięcia twarzą w twarz z wyborcami. Dlatego to zadanie spada często na bark partyjnych młodzieżówek, choć partyjni liderzy też czasami lubią zejść z piedestału i pokazać swoje bardziej społeczne oblicze. By zarejestrować listę wyborczą w danym okręgu, w naszym przypadku okręgu 13 zachodnio-pomorsko-lubuskim, niezbędne jest zebranie 10 tysięcy podpisów poparcia. Według naszych informacji niemal wszystkie duże ugrupowania deklarujące start podpisy już zebrały. Póki co jednak publicznie zarejestrowaniem listy pochwaliły się tylko 3 partie i to takie, które raczej nie mają wielkich szans na zdobycie mandatów z naszego okręgu. Mowa o koalicji Europa plus Twój Ruch, partii Polska Razem czy Ruchu Narodowym. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. Na nasz okręg przypadną prawdopodobnie 3 mandaty. Wszystko zależy od frekwencji.